Parki narodowe, będące bezpiecznym schronieniem dla wielu zwierząt, to obecnie zaledwie 1% powierzchni Polski. Dla gatunków zagrożonych wyginięciem oznacza to codzienną walkę o przetrwanie. Przez postępującą presję naszej cywilizacji, los dzikiej przyrody wciąż pozostaje niepewny. Dzikie oblicze Polski. Jeż. Jesteśmy w Parku Narodowym Gór Stołowych. Powoli zbliża się koniec lata. Jeż, samotnik z natury, przemierza las w poszukiwaniu pokarmu. Lecz tutaj nie zawsze uda się znaleźć ślimaki, gryzonie czy żaby. Na szczęście dżdżownice też są wysoko na liście jego przysmaków. Mimo że przyroda zapewnia jeżowi naturalną stołówkę, to nie znaczy, że zdobycie pożywienia jest łatwe. Żeby zjeść ćwierć kilo owadów dziennie, jeż musi się sporo napracować. Samo wyszukiwanie posiłku to dokładne skanowanie terenu. Kilometr po kilometrze. Czasem atrakcyjne żerowisko może znajdować się po drugiej stronie rzeki. Jednak jeż jest dobrym pływakiem. Pokona i taką przeszkodę. Obrzeża lasów mogą wystarczyć jeżowi do upolowania dostatecznej ilości pokarmu. Mimo to o wiele częściej spotkamy go w mieście, gdzie wabią go nasze ogrody i parki. Jeż właśnie przeszukuje roślinność w przydomowym zieleńcu. Szuka posiłku. Czy ten akurat ogród okaże się bezpiecznym wyborem? Jeśli gospodarze używają pestycydów, zjedzenie zatrutych owadów będzie dla jeża tragiczne w skutkach. Jeż musi zachować ostrożność także wtedy, gdy szuka odpowiedniej kryjówki, niezbędnej, aby mógł odpocząć i zebrać siły na nocny żer. Noc to czas największej aktywności jeża. Jego wzrok jest słaby, ale ma doskonały węch i wąsy czuciowe zwane wibrysami, które pozwalają na sprawne wyszukiwanie owadów w ciemnościach. Ale nie tylko jeż dysponuje wybitnym węchem. Psy świetnie wyczuwają nieproszonych gości na swoim terenie. Jeż może zostać dotkliwie pogryziony. Tym razem jednak standardowa defensywa zadziałała. Zdezorientowany pies traci zainteresowanie kolczastą kulką. Jeż rusza w dalszą wyprawę. Rozjechane owady to dla jeża łakomy kąsek, a rozgrzana za dnia jezdnia zachęca do poobiedniego leżakowania. Każdego roku na drogach ginie ponad 100 tysięcy jeży. Poszkodowane, chore lub osierocone jeże trafiają do takich ludzi jak pan Jerzy Gara. Najczęściej jesienią trafia do mnie dużo małych jeży, czyli takie jeże, które urodziły się późno i gdzieś tam zgubiły te swoje mamy. Karmimy jeże specjalnym preparatem mlekozastępczym. Nie wolno podawać mleka. Jeże nie trawią laktozy. Obecnie pan Jerzy ma pod opieką 30 zwierząt. Niektóre jeże spędzą zimę w ośrodku, ale inne, po zabiegach leczniczych i odkarmieniu, wrócą na wolność. Końcówka lata to już ostatni moment na znalezienie odpowiedniego partnera do założenia rodziny. Czyżby się udało? Przyszła mama musi teraz wyszukać bezpieczne miejsce, w którym małe jeże będą mogły przyjść na świat. Już po kilku tygodniach jeż zmienia miękkie, dziecięce kolce na kolce twarde i rusza w swoją samotną wędrówkę. Coraz więcej nowych dróg oraz kurczenie się terenów zielonych to wyzwanie dla jeża. Szukanie pokarmu i bezpiecznej kryjówki na zimę jest coraz trudniejsze. Zmęczeni życiem w mieście, chętnie uciekamy w naturę przed zgiełkiem cywilizacji. Jednak dzikie zwierzęta potrzebują przestrzeni i spokoju nie po to, żeby odpocząć. Potrzebują spokoju, żeby w ogóle przetrwać.